Od początku tego roku wszyscy przedsiębiorcy płacący składki do zakładu ubezpieczeń społecznych, muszą mieć konta, bez których nie odbiorą informacji z ZUS. Na Dolnym Śląsku jest 355 tysięcy aktywnych firm. 11,5 tysiąca z nich nie ma swoich kont na platformie PUE-ZUS. Zakład będzie jednak sukcesywnie tworzył dla nich te konta. My za przedsiębiorcę takie konto założymy, ale aktywować je musi sam. Żeby je aktywować, musi mieć login do tego konta i jednorazowe hasło. To może dostać przychodząc do ZUS lub umawiając się na e-wizytę. Najlepiej wizytę w placówce ZUS wcześniej umówić na konkretny dzień i godzinę, albo skorzystać z opcji e-wizyty. Jeśli nie chcemy obsługiwać swojego profilu samodzielnie, można kogoś do tego upoważnić przez formularz pełnomocnictwa. Bez tego konta naprawdę trudno w ZUS funkcjonować. Większość naszych wniosków przyjmujemy tylko i wyłącznie elektronicznie poprzez indywidualne konto. Dostęp do własnego konta jest więc bardzo ważny, ponieważ bez tego osoba prowadząca firmę nie będzie miała dostępu do informacji, które wysyła do niej ZUS. Bez dostępu do tego konta pracodawca nie będzie na przykład wiedział ilu jego pracowników jest i jak długo na zwolnieniu lekarskim. Dlatego warto bardzo szybko, jak tylko to możliwe, to konta aktywować. Od początku tego roku nie zmieniły się przepisy w zakresie sposobu składania dokumentów ubezpieczeniowych przez płatników składek. Płatnik składek zgłaszający do ubezpieczeń do pięciu ubezpieczanych nadal ma możliwość przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych w formie papierowej.